Projekty dwóch uchwał w tej sprawie przygotował radny PO Bartosz Domaszewicz. Mają one znaleźć się w porządku obrad jutrzejszej sesji. Zdaniem rowerzystów, pełnomocnik prezydenta miasta do spraw polityki rowerowej zagwarantuje szybkie rozwiązywanie ich problemów. Karta brukselska, określająca cele rozwoju komunikacji rowerowej miast europejskich, także zobowiązuje urzędników do działania. Tyle, że jej podpisanie nie gwarantuje pieniędzy unijnych. Z całą pewnością sygnatariusze tej karty będą bardziej predestynowani do składania projektów, także jeśli chodzi o środki unijne, bo będą mogli pokazać, że to nie są jednorazowe działania i nie jednorazowa próba uzyskania pieniędzy, tylko za całym projektem stoi szeroka koncepcja przebudowy systemu transportowego w mieście. Rowerzyści chcą w Łodzi nowych ścieżek, ale nie tylko. Mówią o całościowej strategii komunikacyjnej miasta, która w przyszłości miałaby zapewnić ogólny wzrost ruchu rowerowego. Mamy naprawdę bardzo często ciekawe dyskusje. Począwszy od tego, że rowerzyści nie są królewnami na ziarnku grochu, więc nie muszą mieć równych ścieżek rowerowych, poprzez to, że ludzie, którzy są odpowiedzialni za ścieżki rowerowe w Łodzi, mówią, że rowerów nie lubią. Jeśli obie uchwały zostaną przegłosowane, nie wiadomo, kto miałby zostać oficerem rowerowym miasta, czyli osobą dbającą o realizację celów karty brukselskiej. Pewne jest natomiast, że utworzenie nowego urzędu oznaczałoby dla miasta kolejne wydatki z budżetu. W niektórych krajach europejskich, takich jak Szwecja, Norwegia czy Holandia, ścieżek rowerowych jest znacznie więcej niż w Polsce. Ale trzeba pamiętać, od jak dawna one tam powstawały. Dziś trzeba zapytać, czy miasto, takie jak Łódź, ma wystarczającą ilość pieniędzy w budżecie na rozbudowanie tak zwanej infrastruktury rowerowej. Remigiusz Mielczarek, Wydarzenia.